Czy w Wielkim Kanionie jest zaginione starożytne miasto? Jest wiele odkryć archeologicznych, które zostały utajnione i nie będą nigdy ogłoszone do publicznej wiadomości. A dlaczego odkrycia te są przed nami ukrywane? Z prostych powodów i nie jest to z pewnością chęć ochrony miejsc czy artefaktów historycznych przed ich zniszczeniem. Powodem jest to, że po ujawnieniu wszystkich takich utajnionych odkryć okazałoby się, że historia ludzkości, jaką oficjalnie znamy i jaka jest nauczana w szkołach, jest całkowicie fałszywa i należałoby ją napisać od początku. A więc czy to jest możliwe, że w Wielkim Kanionie mogą istnieć podziemne miasta, jaskinie pełne hieroglifów i egipskich artefaktów? Odpowiedź brzmi tak. Zacznijmy zatem od początku. Theodore Roosevelt, amerykański prezydent, uwielbiał okolice Wielkiego Kanionu. Kilka razy odwiedził współczesny obszar jeziora Powell i Wielkiego Kanionu, aby zbadać i podziwiać jego piękno. W 1908 roku ogłosił Wielki Kanion pomnikiem narodowym, a w 1919 nadano mu status Parku Narodowego Wielkiego Kanionu. O tajemniczych odkryciach w Wielkim Kanionie zrobiło się głośno po opublikowaniu 5 kwietnia 1909 roku artykułu w Arizona Gazette Newspaper. W artykule tym opisana jest wyprawa archeologa, fotografa o nazwisku Kincaid w głąb Wielkiego Kanionu. Człowiek ten został zatrudniony przez Instytut Smithsona do zbadania zachodnich Stanów. Jesienią 1908 roku archeolog wyruszył samotnie z aparatem fotograficznym trasą wzdłuż całego biegu rzeki Colorado. Kincaid, wówczas w wieku 50 kilku lat, pochodził z Livingston w Idaho. Był pierwszym białym dzieckiem urodzonym w tym stanie. Rozpoczął on swoją podróż w Green River nad rzeką Colorado przez tak zwane Canyonlands w stanie Utah. Pod koniec zimy 1908 roku dotarł około 70 km w górę rzeki Colorado do kanionu El Tower Crystal, kiedy zauważył niezwykłe plamy pokrywające wschodnią ścianę monumentalnej formacji osadowej na wysokości nieco ponad 600 metrów nad korytem rzeki. Dopłynął do brzegu, zamierzając zbadać sprawę bliżej i rozpoczął trudną wspinaczkę, docierając w końcu do skalnej półki. Tam znalazł wejście do jaskini niewidoczne z poziomu rzeki. Bardzo zdumiał go widok schodów ciągnących się na dystansie około 30 metrów. Schody schodziły wzdłuż klifu i wyglądało na to, że kończyły się w miejscu, w którym kiedyś musiało być stare koryto rzeki, ale teraz rzeka znajdowała się dużo, dużo niżej. Kincaid wyszedł po tych schodach do jaskini, pokonał ponad 100 metrów, idąc korytarzem, który wyglądał jak wykuty ludzkimi rękami, i w końcu dotarł do dużego pomieszczenia, w którym znajdowały się zmumifikowane szczątki kilku ludzkich ciał. Jedną z mumii postawił pionowo, aby w świetle lampy pozowała do zdjęcia. Zebrawszy do skórzanego plecaka kilka bliżej nieokreślonych przedmiotów z posadzki krypty, Kincaid wyruszył bezwłocznie w dalszą drogę do Yumy. Natychmiast po dotarciu do celu podróży przesłał szczegółowy raport o swoim odkryciu, dołączając fotografię mumii oraz zebrane przedmioty do dyrekcji Smithsonian Institute. Profesor David Starr Jordan był do tego stopnia poruszony odkryciem, że niezwłocznie zapewnił fundusze na kolejną ekspedycję do Wielkiego Kanionu, osobiście stając na jej czele. Wraz z innymi dotarł na miejsce w lutym 1909 roku, a Kincaid zaprowadził go prosto do jaskini. To, co tam odnaleźli, przekraczało ich oczekiwania. Było chyba najbardziej zdumiewającym odkryciem w historii archeologii. Podążając długim korytarzem w ślad za Kincaidem, uczeni ze Smithsonian Institute wyposażeni w świecące jasno lampy elektryczne stwierdzili, że chodnik kończył się przestronnym pomieszczeniem. Liczne korytarze prowadziły do dziesiątków mniejszych krypt rozmieszczonych w różnych odległościach we wszystkich kierunkach, jak równe szprychy koła. Główny chodnik miał około 3,5 metra szerokości, lecz zwężał się do około 2,7 metra w końcowym odcinku. We wnętrzu niecałe 18 metrów od wejścia do jaskini, po dwóch stronach korytarza znajdowało się kilka pomieszczeń,
o rozmiarach 3 na 3,5 metra. Niektóre z nich były większe, tworząc kwadraty o bokach 12 metrów. Nic nie wyglądało tu na dzieło natury, ponieważ korytarze i krypty były wydrążone w jednolity sposób w postaci prostokątów wzdłuż linii prostych z precyzją, jaka wskazywała na stosowanie jednostek miary. O skali prac inżynieryjnych może świadczyć fakt, że centralne pomieszczenie zostało wykute w litej skale na poziomie 450 metrów poniżej powierzchni gruntu. Dwa skalne korytarze mają długość odpowiednio 194 i 261 metrów. Jeden szczególnie długi korytarz spenetrowany przez badaczy prowadził do kilku pomieszczeń zbudowanych na planie koła, przypuszczalnie spichlerzy, w których wciąż znajdowały się różne gatunki ziarna. Największy z magazynów miał wysokość 3,6 metra, a w ścianach tkwiły miedziane haki. Mogły one kiedyś przytrzymywać drabiny, po których wychodziło się na górę. Większość dziesiątków pomieszczeń zbadanych przez ekipę uczonych ze Smithsonian Institute była pusta, pominąwszy naczynia na wodę z wypalanej gliny. Jednak w ogromnym skalnym pomieszczeniu o wymiarach 12 na 210 metrów znajdowało się mnóstwo przedmiotów o wyglądzie naczyń kuchennych, dlatego też to pomieszczenie zostało uznane za salę jadalną. Niektóre z mniejszych pomieszczeń także pełne były różnych wyrobów, od prostych glinianych przedmiotów pozbawionych zdobienia, przez emaliowane i glazurowane pojemniki, wazy i kielichy z miedzi, a nawet złota. Jak się okazało, to miedź dominowała wśród ozdobnych wyrobów, broni oraz narzędzi znalezionych w obrębie wykutego w skalę kompleksu. Były wśród nich setki bransoletek, nakryć głowy, pierścieni, dłut, pił, świdrów, młotków, mieczy, toporków, napierśników, tarcz, grotów strzał i grotów włóczni. Broń i narzędzia wykonano z hartowanej miedzi, który to proces opanowano do perfekcji na obszarze starożytnego Bliskiego Wschodu i Europy. Technika ta została zapomniana po upadku cywilizacji starożytnej 15 wieków temu. Kincaid zaprowadził profesora Jordana i jego oniemiałych z wrażenia kolegów do krypty, gdzie kilka miesięcy wcześniej sfotografował ustawioną w pozycji pionowej mumię. Co osobliwe, ściany tego przestronnego pomieszczenia były odchylone od pionu o 35 stopni. Dookoła stały kamienne katafalki, na których spoczywały zmumifikowane ludzkie zwłoki. Były to bez wyjątku ciała dorosłych mężczyzn, otoczone miedzianymi urnami oraz fragmentami połamanych mieczy. Proces ich mumifikacji także odbiegał od normy. Wszystkie ciała owinięto całunami, a niektóre pokryto gliną. Profesor Jordan ochcił większość pomieszczeń mianem koszar, ponieważ znajdowały się tam w głównej mierze części wojskowego rynsztunku. Inne pomieszczenia służyły za magazyny broni. Najbardziej ważkie znalezisko odkryto w odległości 30 metrów od wejścia do jaskini w korytarzu, który miał mieć 3 razy większą długość. W tym miejscu światło lampy padło na naturalnej wielkości kamienny posąg postaci w szatach o azjatyckich rysach twarzy, siedzącej ze skrzyżowanymi nogami na podeście z kwiatami lotosu trzymanymi w każdej dłoni. Po obu stronach figury znajdowały się wyrzeźbione wizerunki kaktusów z rozłożystymi ramionami. Dookoła stało kilkanaście mniejszych posążków, były wśród nich postacie piękne jak bogowie oraz koszmarne jak demony. Figury wyrzeźbiono z bardzo twardego kamienia, przypominające marmur. Wszystko zdobiły hieroglify, którymi pokryte były ściany, wejścia, urny, narzędzia, broń, wyroby dekoracyjne oraz tysiące kamiennych tabliczek. Chociaż niektórzy z członków ekipy Smithsonian Institute znali nieco egipskie hieroglify, nie potrafili odczytać jaskiniowych inskrypcji. W trakcie pierwszej próby spenetrowania podziemnego kompleksu, żeby nie stracić orientacji w skalnym labiryncie, badacze przyciągali druty od wejścia do jaskini wzdłuż każdego z korytarzy prowadzących do większych pomieszczeń. Po powrocie do Jumy profesor Jordan ogłosił podczas zwołanej konferencji prasowej, że zostanie wysłana druga, większa ekspedycja, złożona z 30 lub 40 archeologów, geologów, geodetów i fotografów,
która przeprowadzi bardziej gruntowne badania podziemnych tuneli i ich zawartości. Miejsce to oświadczył zostało objęte ochroną i nieproszeni goście narażą się na oskarżenie o złamanie prawa. Od tamtej pory niczego więcej nie usłyszano o zaginionym podziemnym mieście gdzieś w Wielkim Kanionie. Wykonane przez Kincaida zdjęcie mumii, nie wspominając już o fotografiach, jakie ekipa Jordana niewątpliwie wykonała we wnętrzu jaskini, oraz przedmioty przesłane do Smithsonian Institute zniknęły. Wszystko, co wiemy o tym rzekomym odkryciu, pochodzi właśnie z artykułu opublikowanego na pierwszej stronie dziennika Arizona Gazette ponad 100 lat temu. Departament Antropologii Smithsonian Institute, pytany o tą sprawę, twierdzi, że przeszukał swoje akta, nie znajdując żadnej wzmianki o profesorze Jordanie, archeologu Kincaidzie czy o zaginionej cywilizacji egipskiej w Arizonie. Przedstawiciele Instytutu twierdzą, że ta historia jest po prostu kawałkiem sensacyjnego dziennikarstwa. Utrzymują, że jest to czysta fabrykacja od góry do dołu, która żeruje na duchowych tęskniotach naiwnej i przesądnej publiczności. Ale Smithsonian Instytut nigdy nie podjął żadnych kroków prawnych przeciwko dziennikowi, chociaż nie da się nie brać pod uwagę, że cała opowieść jest misterną prasową mistyfikacją. Fakt umieszczenia artykułu na pierwszej stronie, podanie nazwy prestiżowego Smithsonian Institute oraz przedstawienie tak szczegółowej relacji dodaje publikacji wiarygodności. Można odnieść wrażenie, że to właśnie Instytut usiłuje zatuszować archeologiczne odkrycie ogromnej rangi, które w radykalny sposób mogłoby zmienić obowiązujący obecnie pogląd, że w czasach prekolumbijskich nie miały miejsca żadne kontakty ludzkie przez ocean. Chociaż wydaje się w większości, że ukrywanie niewygodnych odkryć archeologicznych przez tak szacowny instytut jest niemożliwe, to jednak jest wiele dowodów, że tak się właśnie dzieje. Jednego, czego Smithsonian Instytut nie może się wyprzeć, to istnienie osoby Johna Wesley Powella. Był on geologiem i odkrywcą. Od jego nazwiska pochodzi nazwa Lake Powell, sztucznego zbiornika wodnego na rzece Colorado na granicy stanów Utah i Arizona. Powell pracował jako badacz, archeolog dla Departamentu Spraw Wewnętrznych USA i był dyrektorem Biura Etnologii w problematycznym Smithsonian Institute. Był też pierwszym amerykańskim odkrywcą, archeologiem, który przeszukał Wielki Kanion. Podczas swych wypraw współpracował z Indianinem z plemienia Paiute. W 1869 roku, a więc 40 lat przed Kincaidem, Powell udał się wzdłuż rzeki Green River i potem Colorado, aby zbadać Wielki Kanion i był pierwszą osobą, która zgłosiła rządowi USA wszelkie informacje na temat tubylców zamieszkujących Wielki Kanion oraz ich historii. John Wesley Powell odkrył to, co obecnie nazywa się jaskinią Powella. Oto tłumaczenie cytatu zaczerpniętego bezpośrednio z książki opublikowanej przez Johna Powella pod tytułem The Exploration of the Colorado River and its Canyons. W tym kanionie wydrążonych jest wiele jaskiń stworzonych przez człowieka. Najpierw zszedłem wąwozem na lewo od klifu i wspiąłem się na półkę klifu. Na tej półce na klifie znajdował się szlak głęboko wytarty w formacji skalnej. Tam, gdzie szlak przecinał kilka wąwozów, wycięto kilka stopni. Nie widziałem żadnych dowodów na to, że szlak był uczęszczany w ostatnich czasach. Wróciłem do naszego obozu około 15 i tam kilka osób z zespołu powiadomiło mnie, że znaleźli więcej egipskich hieroglifów na ścianach klifów w pobliżu jaskini. Zbadaliśmy jaskinię i znaleźliśmy pomieszczenie, które nazwaliśmy świątynią, a w niej wiele artefaktów. Tego wieczoru wysłałem członka zespołu, aby powiadomił Instytut Smithsona o naszym odkryciu. Kontynuowaliśmy badania kanionu i odkryliśmy więcej egipskich miast tunelowych. W moim raporcie szacuję, że ponad 50 tysięcy Egipcjan zamieszkiwało kiedyś Wielki Kanion. W świątyni, którą odkrył Powell, znaleziono sarkofagi. Jeden z tych sarkofagów otworzono tam na miejscu w kanionie, aby sprawdzić, czy jest w nim mumia.
Po znalezieniu mumii postanowiono wszystkie wysłać do Instytutu Smithsona i tam zostały złożone w magazynie Instytutu i oczywiście słuch o nich zaginął. Jak więc widać, Kincaid nie był pierwszym odkrywcą, który znalazł w kanionie egipskie miasto. Okazuje się, że tych miejsc jest o wiele więcej. Bardzo interesującym faktem jest również to, że na obszarze parku istnieje duża grupa cypli, szczytów czy po prostu wyższych punktów w krajobrazie o ciekawych nazwach. A wszystkie te miejsca znajdują się w obrębie omawianych odkryć. Należą do nich formacje geologiczne takie jak świątynia Ozyrysa, Izydy, Siwy i Horusa, wieża Seta oraz piramidy Raja i Cheopsa. Jak widać, są to nazwy legendarnych postaci ze starożytnego Egiptu czy Indii. Kiedy dokładnie te miejsca otrzymały te nazwy, nie wiadomo na 100%, ale jest pewne, że nastąpiło to długo przed wydrukowaniem artykułu z 1909 roku i najbardziej prawdopodobną osobą, która nadała te nazwy tym wszystkim formacjom geologicznym, był właśnie John Wesley Powell. Ciekawe jest również to, że wśród Indian Hopi, jednego z najbardziej tajemniczych plemion w USA, mówi się o tym, że ich lud mieszkał kiedyś w podziemnym świecie w Wielkim Kanionie, dopóki nie wybuchła rewolucja między dwiema frakcjami. Dobra frakcja, ludzie jednego serca, zostali wyprowadzeni na zewnątrz przez swojego wodza Macheto, podczas gdy ludzie o dwóch sercach pozostali w tyle. Przytoczę jeszcze jedną relację na temat odnalezienia tajemniczych jaskiń w Wielkim Kanionie Colorado. W książce pod tytułem Pradawna tajemnica kwiatu życia w tomie drugim na stronie 302 znajduje się relacja dwóch podróżników. Opowiadają oni o znalezieniu wejść do jaskiń w formacji geologicznej, która ma nazwę Świątynia Izydy. Dziś zwiedzający patrzący z południowej krawędzi kanionu mogą zobaczyć ową strukturę, która ma kształt piramidy i jest wykuta z litej skały na szczycie klifu. Dwóch podróżników z plecakami pomimo zakazów zapuściło się w głąb Wielkiego Kanionu. Postanowili dotrzeć do owej świątyni. Dotarcie do tej świątyni jest niezwykle trudne, wymaga co najmniej 6 dni wędrówki z plecakiem po jednym z najtrudniejszych terenów na świecie. Gdy dotarli w jej pobliże na wysokości około 250 metrów, zauważyli kilka wejść do jaskini. Zauważyli również, że wszystkie wydawały się być zapieczętowane lub zniszczone, jakby ktoś chciał trzymać wszystkich ciekawskich z daleka. Pojawia się tutaj pytanie, kto i dlaczego celowo zamyka jaskinie w tak odległym, trudno dostępnym obszarze. Ponieważ byli wspinaczami i mieli odpowiedni sprzęt przy sobie, postanowili się wspiąć po skałach do najbardziej obiecującego wejścia, które zauważyli. Po dotarciu do wejścia odkryli, że zostało ono po prostu zamurowane. Zauważyli jednak, że wejście wydawało się być wykonane przez człowieka i że w suficie był wyraźnie wyrzeźbiony 6-metrowy okrągły wzór, ale niestety do środka jaskini nie udało im się wejść. Świątynia Izydy, do której dotarli ci podróżnicy, jest oddalona około 65 km od miejsca podanego w artykule opublikowanym 5 kwietnia 1909 roku. Dziś co roku Wielki Kanion odwiedza ponad 5 milionów turystów. Można by się więc spodziewać, że jeśli coś było ukryte w kanionie, to już dawno zostałoby odkryte. Jednak większość turystów spędza w kanionie tylko około 3 godzin. Zwykle odwiedzając legendarny widok na South Rim. Oficjalna strona Parku Narodowego Wielkiego Kanionu potwierdza, że istnieje zabroniona strefa, która całkowicie zabrania każdemu turyście wędrowania czy obozowania w wymienionym obszarze. Dokument dotyczący obszarów objętych ograniczeniami w parku jest długi i bolesny do przeczytania. Napisane jest w nim m.in. Następujące obszary geograficzne lub drogi w Parku Narodowym Wielkiego Kanionu są zamknięte dla użytku publicznego lub są ograniczone przez określone działania w określonych godzinach dla określonych działań. Hopi Fire Tower i Access Road, Maricopa Point i Plant Area, Hopi Salt Mines, tereny rozciągające się od 62 mili rzeki do 63 mili rzeki, po południowo-wschodniej stronie rzeki Colorado,
Kopalnia Hanse na południe od Hanse Rapid, Furnace Flats od 71 mili do 72 mili po północnej stronie rzeki Colorado oraz Moss Anasazi itd., itd. Czyli są to punkty dokładnie w tych miejscach, gdzie odkryto starożytne jaskinie, o których opowiadałam. Ważne jest jeszcze to, że kopalnie, o których jest mowa, nie są aktywnymi kopalniami i nigdy nimi nie były, ale w rzeczywistości są starożytnymi tunelami zbudowanymi przez człowieka, rzekomo wykonanymi przez Hopi, jak sugerują ich nazwy. Monotonny tekst zabrania wchodzić o jakiejkolwiek porze bez pozwolenia do jakiejkolwiek kopalni czy jaskini w parku, bez pozwolenia, którego i tak nikt nigdy nie otrzyma. Jakby te ograniczone obszary nie były już wystarczająco podejrzane, w 1987 roku uchwalono przepisy, które ograniczają przestrzeń powietrzną nad kanionem wraz z tylko dwoma innymi parkami narodowymi Yosemite i Haleakala na Hawajach, rzekomo w celu zapewnienia lub przywrócenia naturalnego spokoju oraz w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego przed niekorzystnymi skutkami związanymi z przylotem statku powietrznego. O czym oni tu gadają? Przywrócenie naturalnego spokoju, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa publicznego? W jaki sposób samolot lecący tysiące metrów nad kanionem może mieć negatywny wpływ na zdrowie czy bezpieczeństwo publiczne? A jeśli hałas jest problemem uzasadnionym, to dlaczego w pozostałych 480 parkach narodowych i monumentach nie boją się hałasu tylko w tych trzech? To wszystko jednak nie powstrzymało ludzi przed próbami odwiedzenia tej części kanionu. Wielu zostało aresztowanych, a niektórzy zginęli, próbując wspinać się do tych świętych miejsc na przestrzeni lat. Z powodu tych niedozwolonych wtargnięć doszło do momentu, w którym rząd federalny USA wysłał uzbrojonych agentów FBI do monitorowania zakazanego terenu. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie ciekawi i muszę o niej wspomnieć. Jak to jest, że wejście do podziemnego miasta, które odkrył Kincaid, znajdowało się około 600 metrów ponad obecnym poziomem rzeki? Do wejścia prowadził ciąg schodów przez blisko 30 metrów i wyglądało na to, że te schody się zaczynały w miejscu, które wyglądało na brzeg dawnego koryta rzeki Colorado. Oznacza to, że rzeka Colorado, według świadectw Kincaida, pogłębiła kanion o jakieś 580 metrów od czasu wykucia w skale tajemniczych pomieszczeń. Konwencjonalne datowanie geologiczne kanionu waha się od kilku do kilkudziesięciu milionów lat. Relacja Kincaida natomiast jest dowodem na to, że Wielki Kanion został wyżłobiony w bardzo krótkim okresie, najprawdopodobniej podczas jakichś zmian na Ziemi o cechach kataklizmu, i nie był to powolny, żmudny proces, który trwał miliony lat, jak utrzymują geolodzy. Wszystko to jest bardzo ciekawe i daje dużo do myślenia.